Yo! Chodzi człowiek szpadel! Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mr. Chomsky i zapraszam was na prawie że finał naszej wspaniałej gry Shovel Knight. Tower of Fate, wejście. Ale zanim my to zrobimy, chcę być efektywnym, chcę być szpanerem. Niech hajs, który zdobyliśmy przez całą grę się opłaci i nie da nam nic, bo zakładam złotą zbroję, która daje mi tylko kolory. Kolorek inny i animację skoku. Wiesz, jak wbić, to ze stylem. Być no, I'm fabulous. Wow. Ciekawie to wygląda. Pajakie efekty. Ej, trochę dawno kiedy nie grę. Ło, jak nie widziałeś to? Kwas pada z tego. To nie kwas. To zielona galaretka. To je kwasior. Jezu, nie! Taki! Jaki laker! Teraz to już... Troll! Lol. To się dopiero nazywa wykorzystywanie itemów, nie? Wykorzystujesz itemy. Tak. To się wszystko zawala. I z takiej... Ej, później takie itemy u psychologa. Fuck. Fajnie wygląda ten gryf swoją drogą. No. Powiedz, że on się nie zresetował w tym momencie, jak spadłeś. Nie wiem. Ale mnie to wisi i powiewa, jak flaga Mendelejewa. Zresetował się niestety. A i tak zdech. O fuck, bomba! Ale ci surprise'a zostawił, ty. Jaki cwany. Bombka na gwiazdkę. Te hajsy masz po co w ogóle zbierać? W sumie tylko, żeby magię sobie zwiększyć do maksa już. I zdechłem. Znaczy i tak tu już mi się chyba gold nie przyda. Dobra, teraz czas na pseudo speedrunowanie poziomu, bo jestem cienki. Albo mi się po prostu nie chce pieprzyć z nimi. I tak nie dostajesz za nich pieniążki, speedrunuj. Nie dostaniesz za nich pieniążki? Tak. Polska język, gamer język. Nie, to akurat było zdeczka chamskie. Oj tam. Gamer wie, że ma problemy z polskim. Zresztą... Ja! Teraz to ostro skupiłem. Dawno nie grałem. A i tak to wszystko się witnie. Znasz moje triki, Miki, motherfuckery edytorskie. Ja przejdę teraz tą sekcję, patrz. No wiem. Nie, musisz jeszcze chwilę... Nie! Widzisz, ja przejdę tą sekcję. Are you a wizard? Yes, I am a wizard. Prawie jak Gondolf.
prawie jak Gundul. I teraz zrobię jedną rzecz. Judasz bolem w niego strzelasz? A widzisz, to trzeba go w głowę bić, bo on ma opancerzone resztę. No wow. Ale się resetował. Wiesz, równie dobrze mogę zrobić jedną rzecz. Omega Cheater Report. Nie, używam... Pieprzone gówno! Dupa! Penis! Ten odcinek będzie bardzo długi. Będzie co montować. Zauważyłeś, że tu są przeciwnicy z każdej planszy? No, ale tak zawsze jest w ostatnim strefie, w ostatniej strefie. Nieprawda. Zależy jeszcze w jakiej grze. No właśnie. No ale grze Mega Mana. Przeważnie tak jest. A ja bym się śmiał, jakby był jeszcze boss rush z Mega Mana, nie? No, to bym się śmiał. Może się śmiał. Ale ten boss rush mógłby być śmiertelny dla ciebie. Olaf. No, tu ci przyznam rację. Chyba, że to się zapisuje po każdym bossie, to tam, że padniesz na Olafie, to już by nie bolało. Bo jeszcze raz po prostu byś musiał z nim zawalczyć. No. O, i tutaj mam strategię, jak to przejdę. Wpadnę w przepaść. O, jaki! Fuck you, poziom. O, a tu już miałeś P. O, w dupę. Skąd my to znamy? Skocz na to i używaj od razu tego dasha do latania. Myślałem, że to inaczej działa! I zachciało się po godzie bawić w burzę. Myślałeś, że to inaczej działa. Ty nie jesteś od myślenia. Jasne. Haha! Nie! Humpty Dumpty cię zabije. Fuck! Widziałeś, jak się chciałem odratować? Tak. Try hard, nob! Try hard! Ej, przyjrzyj się, że teraz już nie ma tam płomienia, tylko jest taki diament w środku tego save'a. Znaczy, był diament ze względu na to, że... Diament. Może to pokazuje... Wiesz, równie dobrze może ten symbol ukazuje... jak ciężko się było dostać do... do danego miejsca. Możliwe. Może być tak. Oj, teraz muszę się skupić. Tylko nie mogę się aż tak skupić, bo się zesram. Nie! Tak, nie! Tak! Darmo! Tak! To twoja wina! Tak mi... Ej! Widziałeś? Miałeś prawie 3000 zaczynając ten poziom. A zauważyłeś coś? Gniezie gnów? Nie, straciłem 165 plus 69 plus 69. Przypadek? A to wszystko przez... To wszystko burza, wiesz, ja tak lamię przez burzę, no kurde, hemoglobina. Taka sytuacja. I dekoncentracja.
dokładnie. Bo ta burza cię dekoncentruje. No, burza mnie dekoncentruje i dlatego nagrywanie się nie spełnia dobrze. Od razu zeskakuj na dół. O, plus 69! Biegnij! A? MCU, dasz taka sytuacja. Nie! Tak! Fucking shit. Trzeba było poczekać przy tym jednym takim, wiesz... Było takie miejsce, kurde, jakby ci to powiedzieć. Taka wnyka, żeby się skitrać na chwilę, nie? No nie, o to chodzi, ale... I dopiero jakby to zaczęło opadać, to mógłbyś zacząć sprintować. Twój mikrofon atakuje? Nie. Musiałem go na chwilę wyłączyć. Dobrze. Poczekaj, Digimon chamski. Pff, on mi przypomina tego takiego ze skrzydełkami Digimona, co się zmieniał. Mnie też. Ja go lubiłem. To był jeden z moich ulubionych, Jezus. Ulubiony. No bo się przestraszyłem. O, w tym... Wiem. W tym wneku. Pozdro tak. Dla wneka. Morda, ciociu? Czyli to jednak nie tak ma być zrobione? Morda, ciociu? Jaki papuć? Ja pa koniu? Jaki papuć, dał się zabić. Nie możesz tu kucać? Nie. Trup przysiady. Patrz, tak można kucać. Wytyfy. Nic się nie stało. Ha, 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 ha. Ożon! Nie? A ty co myślałeś? Że aż taki cienias jestem? Tak. Nie wierzę w twojego farta. To nie fart, to skill! Dobra. Mam zły dzień do grania w Shovel Knighta. I to tak na poważnie. Widzę właśnie. Moje skillse, where are you? Wyjechały do Niemiec na ogórki. Ja to chciałem powiedzieć. A to jest największym dowodem tego. Zabieraj. Nie ma to jak marnowanie mali na gówno. Wytyfy, co tu się dzieje? Wiesz, lepiej, żeby item robił skok za mnie, nie? No tak. Nie? Paszł wun? Już nie rób takich YOLO akcji. A jeden. Okay. Sad face. Sad? To pewnie dużo jabłoni. Ha, ha. Ta. No! Ta gra oficjalnie teraz robi ze mną co chce. O ja, jak mi przykro. No mam zły dzień do grania. Nadal przypominam ci, że miałeś 3000 jak zaczynałeś tą planszę. ZUS! Podatek od śmierci. Tak bardzo brak odszkodowania. Ej, a odszkodowanie to za co? Przecież... Brak odszkodowania so much. Ej, przecież płacę składki. Ta... I dopiero tutaj ja bym próbował tego kłaść, ale może spróbuj przebiec to po prostu. No, bój bombki szczelił.
Dobra, zapamiętaj się jedno. Nie używaj tego itemu tutaj. W ogóle. Już wiem, co masz zrobić. Nie? Przeraszować to i tam masz taką... ten taki piasek fioletowy do przekopania. Zaraz będziesz miał tego Uber Rusha. O Boże. Dobra, teraz nie robić debi, nie robić się za debi, nie, kurde. Polska język, trudny język. Dokładnie. Polska skłonnia gamerami. Tak, od razu biegnij, 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 biegnij. I rushuj, od razu rushuj, biegnij. Nie wierzę w ciebie. O, karoten! Błonnik! Przepuśćcie mnie! Przepuśćcie mnie, mędy złe! Co?! Co?! O, nie mogę! Ratujcie! Co?! Jak się, ja się grzecznie pytam, co? Jajco. O Boże. Tak się dałeś zrobić. Zamknij japę, cieciu. Tyle przegrać so much. Dobra, nie ryzykuję. Checkpoint. W końcu. Przed chwilą też miałeś checkpoint. To będzie krótka plansza, ale pełna takich pułapek, coś mi się wydaje. What the? Ty. Spieniężysz ich. Jak ich zrobił w konia? Jaki slime? Czas odzyskać hajsy. Ale nie w taki sposób. No mówię, nie w taki sposób. Wow, ale wiatr wieje. Widziałeś, jaki samuraj Jack z niego? A, już wiem, o co chodzi. Tu mi się... To nie jest samuraj Jack, nie kłam. Przyjrzyj się wyglądowi. A teraz... Janemba, Janemba! Janemba, faktycznie. A to nie jest zwykły Janemba. To super Janemba! Tak? On był super Janembą? No. Janemba to też żółte... Ogóle... To te wielkie żółte coś. W ogóle... Janemba, co to jest? Ciężko mi to teraz...
John Emba, to prawie tak jak Kapitan Budyń, ty. Kapitan Budyń. Nie, teraz to mnie rozpieprzyłeś. I to tak porządnie. Kapitan Budyń! I wuj bombki strzelił. I to tak porządnie. Lol. Coś tyś robiła, kobieto. Uciekaj przed Jen Embą. Jego potęga cię dosięgnie. Oni ci chyba zabierają dwie kropeczki, albo mi się wydaje. Wydaje ci się. To ja po prostu tak dzisiaj lamię. To jedną całą ci zabierają, to i tak jakby cię dwa razy uderzyli. Bo normalnie to zabierali ci do piksela. Takiego jakby ta kulka stawała się pikselem, nie? A teraz to już w ogóle cię leją jak chcą. Albo to ten armor. Nie, ten armor nic nie zmienia. A teraz Jen Emba z łukiem? Żal. O jaki. Dobra, robię teraz to celowo, żeby nie było. Z jednego powodu. Życie. Nie, nie życie. Mana. O jaki cwany. Czemu mam wrażenie, że tu będzie boss? Nie. O Boże, nienawidzę czegoś takiego w grach. A szczególnie w Shovel Knight'cie. Ale fajny efekt. W takim filmie, teraz nie pamiętam jak się nazywał, ale w takim filmie było jak taki... Właśnie tak był pokazany ekran jakby, że postacie były ciemne, nie? No i to był o samurajach ogólnie i był fajny motyw walki ogólnie. Wtedy. Nutka kolejna. Nie, i tu są jeszcze te smoki. Czekaj. O jaki cwany. No, trochę się wycwaniłem. Ty w ogóle coś widzisz, czy to jest tak czarne jak ja widzę? To jest czarne tak jak ty to widzisz. Ziomek porobił kwadraciki w pańcie. Ty, w ogóle najciekawsze jest to, że trzeba patrzeć. Jako mendo! Trzeba było nietykalność włączyć. A to i tak by nic nie dało, bo wiesz, efekty tego. Aha, hitbox jest, ale nie dostajesz do obrażeń. Mhm. Znaczy po prostu przenikam, nie? Ale patrz, widzisz ten efekt, jak deszcz spada na platformę? No. To teraz jest to teraz patrz na ten, na podłoże. Bo to jest ciekawe. Ktoś tnie nas. Wydaje ci się. Patrz. Przynajmniej... Widzisz? Tutaj, w tym miejscu, deszcz spada niżej. To jest pułapka. Dobre, nie? No. Ale coś takiego jest denerwujące. Tutaj jest całkiem sporo takich miejsc. Patrz. Tutaj normalnie jest platforma. Byłaby platforma, ale nie. Deszcz. Czy ty najpierw wyłączyłeś sobie, no, włączyłeś nieśmiertelność, a potem... Tak, zmieniłem sobie item. Black Knight. Ostatnie starcie z tą mendą. Ile teraz ma pasków życia? 2? Nie, tyle co ty. O nie!
Nie rozumiem już nic. Black Knight nie był zły? On walczy dla siebie. Ty, w momencie jak Enchantress użyła na nim spela, to wiatr mi okno otworzył. I to tak mocno. To jest gra, która przebiła barierę. Tak, czwartą ścianę. Tak. Metal Gear Solid. Bojak! Ej, ona go jakoś zaczarowała teraz. No nie. What the fuck? Co? Co? Ej, kill offem! Teraz musisz go kill offem bić. A, widzisz? Ja tam wolę to robić klasycznym sposobem. What the fuck? Co klasycznym? Mówiłeś coś? Klasycznym sposobem chciałem ją tu. Co to je? Tuchu. Nie, tuchu jest trudniejsze mimo wszystko. Co no wiem, ale... robi? On się zmienił we wszystkich bossów naraz. To jest boss rush. Który boss latał? Skyrat Mage. Ale on nie był bossem. Wiem. Jest wyzwanie, to trzeba przyznać. Ale za to ja mam multigaśnicę. Na większy damage. Dokładnie. Jest siła. Jest siła, masa i pompa. Dun dun dun. I tak oto skończyliśmy ten strasznie długi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka i zostawcie komentarz, bo to bardzo motywuje do kręcenia dalszych materiałów. Ja się z wami żegnam i zobaczymy się w prawdopodobnie ostatnim odcinku Shovel Knighta. Na razie, cześć! Pa!